Gratulujemy wygranej. To miała być najtrudniejsza walka w twojej przygodzie z zawodowym boksem i faktycznie była? Co mogę powiedzieć? Każda z moich walk była ciężka od początku do końca. Tam w piątej walce dostałem Chorwata, ale to było takie na przetarcie przed Jackiewiczem w 2014 roku w kwietniu. No ale tak, to i Francuz był dobry, i Łukasz Wawrzyczek, bardzo dobry zawodnik. Tutaj Hiszpan też ambitny zawodnik, więc na pewno dzięki takim pojedynkom mój progres będzie rósł. No, nie obijam kotletów. Co było kluczem dzisiaj do wygranej? Moim zdaniem taka szybkość. Nie jestem zawodnikiem szczególnie jakimś szybkim, ale tutaj dużo odpoczęłem, więcej niż przed Francuzem. Troszeczkę przychorowałem w programie Puncher, nałożyłem koszulkę, kto był, ten wie, że tam jest bardzo zimno, to był mój debiut w Puncherze. Przewiało mnie troszeczkę, chrypę miałem taką, że ledwo gadałem, dzisiaj troszeczkę lepiej jest, ale kaszel jeszcze został. No i można powiedzieć, no, że troszeczkę kondycyjnie to na pewno wpłynęło, no ale na 8 minut miałem kondycji. Więcej odpocząłem niż przed Francuzem i tego na pewno będziemy się z trenerem trzymać. To dopiero jest czwarty pojedynek mój i Andrzeja Liczyka, więc na pewno z każdą walką będziemy robić, żeby było lepiej. No i dzisiaj byłeś zdecydowanie bardziej opanowany w ringu w porównaniu z tą walką z Howardem Kospolite z Nowego Dworu Mazowieckiego. Już nie było takich momentów, kiedy tak się bardzo otwierałeś. Starałeś się kontrolować to, co się dzieje w ringu. No mówię, byłem od niego szybszy. Po pierwszej rundzie zauważyłem, że no jestem szybszy od niego. Wyprzedzałem jego ciosy, to był taki klucz. Później troszeczkę było tego pół dystansu. Nie wiem, no to już takie jest nawyk, takie z amatorstwa, że lubię udowodnić coś komuś, pobić się troszeczkę, dla widowni też to samo. No ale wygrałem, no co ja mogę powiedzieć, no wygranego składu się nie komentuje, no. Aczkolwiek na pewno przeanalizujemy z trenerem tą walkę, żeby było lepiej. Nie drażni cię, że twoje ciosy nie przewracają rywali? Nie przewracają. Ten zawodnik nie wiem, czy w ogóle przegrał jakąś walkę przed czasem. Chyba nawet nie. Boksowo z dobrymi zawodnikami, mówię, no to nie był kotlet. W siódmej czy w szóstej rundzie trafiłem go prawym sierpem nad lewą ręką. To było co prawda pod koniec rundy, ale strasznie mnie zabolała ta ręka prawa, tutaj kostka pierwszego palca. Bałem się to powtórzyć, bo bałem się o kontuzję w walce. Wiadomo, to była piąta runda czy szósta, jeszcze dwie zostały. Wygrywałem na punkty, nie chciałem tutaj ryzykować. Teraz odpoczywasz, nie wiem, miesiąc, a później rozpoczynasz przygotowania do walki z Jackiewiczem? Jak będzie to wszystko ustalone, Rafał przestanie żreć ciastka i ta walka na pewno już będzie, wiadomo, że dojdzie. Nie zrobi jakiegoś głupiego manewru jak w kwietniu tego roku. To na pewno, no, na pewno się przygotuję mocno i postaram się, dam się wszystko, żeby wygrać tę walkę. Rafał mówił, że do tej pory twoje występy nie zachwycały. Myślisz, że dzisiaj go zachwyciłeś swoją postawą? No nie wiem, moje nie zachwyciły, ale to jest moja dopiero dziewiąta walka. Jego jest 50 któraś, tak? I w żadnej nie zachwycił. No, no, no może przesadziłem troszeczkę. Zdobył tytuł mistrza Europy, za to mam do niego tylko i wyłącznie szacunek. Jako do człowieka to na pewno nie mam, bo za dużo szczeka. No ale co, to jest dopiero mój dziewiąty pojedynek. No, zobaczycie, jak wygram z nim i zawodnik toczący dziesiątą walkę wygra z chłopakiem, który ma 50 czy tam 60 walk. Utrzymasz nerwy na wozy, kiedy spotkacie się na konferencji prasowej po tych wszystkich słowach, które padły? Ja jestem takim człowiekiem, podchodzę na luzie do tego wszystkiego. W ringu chcę udowodnić, że jestem lepszy, a nie tam będę się sapał, czy spinał, czy nie wiem, produkował na jakiejś konferencji prasowej. Wiadomo, że to jest dla publiki, dla nakręcenia tego wszystkiego. Ja taki nie jestem, ja wolę wyjść, przygotować się w 100% do walki i boksem zadowolić publiczność, a nie jakimś tam szarpaniem, pluciem się. Nie pomylcie z pluciem, tylko z pluciem się. No i tyle, no.